wieczór Państwu, to ja, pan Kożuszek, i znów na całe szczęście jestem z odtworzenia. To jest specjalne wydanie programu codziennie Łubu-Dubów Putina, które właśnie teraz zaczynamy. Muszę powiedzieć Państwu, że przez ostatnie tak dwa dni nie miałem najlepszego humoru. Jakoś z tym walczyłem, ale ten hejt strasznie się na mnie wylał, proszę Państwa. Co ludzie, jakie rzeczy o mnie piszą, o moich relacjach z redaktorem Sakiewiczem intymnych, jakieś obrzydliwości, proszę Państwa. I człowiek tak mówi, że normalnie, wiecie, ludzie, którzy mają twarz publiczną, mówią, a tam hejterzy, to w ogóle mnie, ale tak między nami, to jednak, proszę Państwa, to gdzieś tam boli. Ale na szczęście, proszę Państwa, jest końcówka sierpnia i ja mam uniwersalną metodę, w tym akurat czasie tylko, na poprawienie sobie nastroju. I metoda jest bardzo prosta. Włączam telewizor, proszę Państwa, czekam na pierwszy dowolny blok reklamowy i ponieważ jest końcówka sierpnia, to wiadomo, co w tym bloku. Od razu jakaś reklama. I przygotujemy się na powrót do szkoły. Plecaki, tylko 20,99 i tak dalej, i tak dalej. I ja już, proszę Państwa, z doświadczenia mam w sobie taki atawistyczny instynkt, lęk. O Jezu, już nie 1 września niedługo, ale potem, proszę Państwa, przypominam sobie, zaraz, ja już nie jestem nauczycielem. I wtedy mi się humor poprawia. Ale tak swoją drogą zastanawiam się, jaką taką, że tak powiem, drogę przeszedłem w swoim życiu. Kiedyś w swojej pracy kierowałem się takim przekonaniem, że przy odpowiednim sumienności, przy odpowiednim takim zaangażowaniu, przynajmniej niektórzy mogą stać się trochę mądrzejsi. A dziś w swojej pracy kieruję się takim przekonaniem, że nie ma żadnej nadziei. I bardzo dobrze, proszę Państwa, bo nadzieja to jest, proszę Państwa, dla biedaków. W każdym razie, ja mam dobry humor, ale nie wszyscy mają dobry humor, bo niestety, proszę Państwa, Odra nie żyje. Zorganizowano nawet specjalny marsz żałobny dla Odry. I proszę Państwa, Państwo by powiedzieli, może jak był marsz żałobny dla Odry, to wszyscy pojechali nad Odrę. Nie, proszę Państwa. W żadnym wypadku. A komu to potrzebne? Komu to potrzebne? No właśnie. A dlaczego? Dlaczego? Nad Wisłą był marsz żałobny dla Odry. Zobaczmy, proszę Państwa. Zobaczcie Państwo, to jest mi się podoba, bo to jest dowód na to, że nieprawdą są te twierdzenia, że opozycja przez te 8 lat prawie rządów Prawa i Sprawiedliwości nie wymyśliła nic nowego. Zobaczcie, jaki estetyczny skok tutaj zrobiono. Od Kot Kapeli i tych panów, co śpiewali Polexit nie przejdzie, nie przejdzie, nie. Taki klimat tutaj nowoorleański, sekcja dęta, jakieś tancerki. Podobno, proszę Państwa, żeby było tak w nowoorleańskim klimacie, chciano jeszcze, żeby 4 murzynów niosło taką trumnę pełną wody, ale się okazało, że nie ma gdzie znaleźć takiego wielkiego akwarium. Murzynów też 4 nie ma znaleźć, ale wiadomo to. 4 dziennikarzy Wyborczej, tubka pasty do butów i jakoś ten problem by się sam rozwiązał. Ale jednak mnie to troszeczkę niepokoi, te wszystkie marsze, proszę Państwa, bo mam wrażenie, że nasza opozycja, i to już od dawna, popadła w coś, co można nazwać kultem śmierci. Czarne marsze, proszę Państwa, pochody ze świecami, demokracja nie żyje, praworządność nie żyje, konstytucja nie żyje, ksiądz Tischner nie żyje, chociaż udziela wywiadów, teraz jeszcze rzeki nie żyją. Wszędzie śmierć i czerń, prawda? A człowiek nawet nie może sobie zrobić aborcji, żeby jakoś sobie poprawić humor. Swoją drogą, ja już teraz rozumiem, dlaczego na tych eventach opozycji dominują osoby starsze. No bo wiadomo, że na nie zawsze można liczyć, że przyjdą na pogrzeb. Zresztą jak widać, proszę Państwa, na tym materiale. Zobaczmy. Wisła, Bóg, Liwiec, widzimy Panie na tym marszu. Wszystkie te rzeki, proszę Państwa, już nie żyją. Dziękuję za materiał. Ciekawe, jak te Panie tak się witają już na tych kolejnych eventach. On mówi, o cześć Krysia, cześć Hania. Kogo dzisiaj chowamy? No, dzisiaj rzeki. Pamiętasz, jak na pogrzebie demokracji jeszcze była z nami Genia. No, to co? Widzimy się na pogrzebie lasów wokół Gdańska, prawda? I tak to się kończy. Gazeta Wyborcza też popadła w ten mroczny taki klimat, i taki tytuł nam zaserwowała. Zobaczmy.
Polska stała się Odrą. Przez Łódź przeszedł marsz żałobny dla Odry. I tu pan trzyma też taki kartonik, który sam stworzył, bo jest utalentowany plastycznie. Polska stała się Odrą. Dziękuję bardzo. Fajne to są takie metafory, właśnie wszystko, że wszystko jest wszystkim, wszystko jest faszyzmem, nie ma praworządności, Odrą zatruły brak praw. Natomiast się zastanawiam, jak to hasło brzmi tak dzisiaj, że Polska stała się Odrą, bo w całej Polsce zakwitły algi. No jakoś tak, ale ja mam lepszy, proszę państwa, lepszą metaforę, że każdy spór polityczny w Polsce jest jak Odra, bo jak się dobrze przyjrzeć, to zawsze człowiek po drugiej stronie zobaczy Niemców. Także ten. W każdym razie, Tusk, Donald mocno postawił na tą teorię rtęciową, że to PiS zatruł i tak dalej. No więc taki mem powstał w internecie, związany także ze słynnym występem Donalda Tuska. Bez harmoszki, ale wiadomo, harmoszkę mu dorobiono, bo ludzie są złośliwi, tak jak mówiłem na początku programu. Zobaczmy. Siekiera motyka, świat się kręci, wyszła siara, nie ma rtęci. Proszę, dziękuję. Dziękuję za materiał. Ale proszę państwa, tak powiedzmy sobie szczerze, od razu nie ma. Donald Tusk nie jest taki głupi. On się od początku zabezpieczał i mówił tak. Oni tę Odrę zatruli. Zatruli, jak nie zatruli naprawdę, to zatruli metaforycznie, bo zatruli całą Polskę. Poza tym, proszę państwa, nie ma rtęci. Czym jest rtęć, zastanówmy się. Rtęć jest metalem ciężkim. A jak jest w Polsce pod rządami Prawa i Sprawiedliwości? Ciężko, więc... Tyle, proszę państwa. Sławomir Świeżyński. Świeżyński. Załóżmy, że Świeżyński. Lider zespołu Bayerful, naszego ulubionego wszystkich widzów na pewno tego programu, także się wypowiedział w sprawie Odry, ryb i innych ciekawych rzeczy. I oczywiście my go zacytujemy, no bo zawsze tutaj staramy się słuchać mądrych ludzi. Rocznie kormorany na zalewie włocławskim zjadają około 200 ton ryb. Takie są fakty. Kormoran zjada 0,5 kg ryb dziennie. Ile jest kormoranów w Polsce? Biedne ryby. Proszę państwa, co mają te kormorany do tych ryb na Odrze? Do końca nie wiem, proszę państwa, ale wiadomo. Tą sprawę z posłem Szczerbą wyjaśnimy do samego końca. Ale bądźmy przez chwilę poważni. Jak ja się cieszę, że grono osób, które mówią w polskiej debacie publicznej, wypowiadają swoje zdanie, tak się poszerzyło. Sławomir Świeżyński podobno na początku on się trochę tak krygował, mówi, co ja powiem, ja się tak na tym trochę nie znam, ale jakiś kolega mu powiedział, Sławek, mówienie o polityce to jest tak naprawdę zupełnie to samo, co występy na estradzie. Tylko nie na melodię Majteczek w kropeczki, prawda? Ale ja się tylko... Znaczy, taką mam refleksję, że jest sporo prawdy w tym, co mówi Sławomir Świeżyński. No okej, okay, 100 ton ryb śniętych tam w Odrze. Trochę słabo, ale ostatecznie, proszę państwa, to były tylko ryby, prawda? Jaki los mógł je czekać? Przecież nie jest tak, że jedna z tych ryb mogłaby, nie wiem, zacząć, prawda, wzięłaby się za siebie, zaczęła ćwiczyć z Ewą Chodakowską i potem po 3 latach ciężkiej pracy zachwyciłaby wszystkich jurorów Mam Talent swoim tańcem, prawda? Tak to pewnie wyglądało. Bardzo śmieszne. W każdym razie, nie, to wiadomo, że nie. Te ryby czekała jedna tylko przyszłość. Śmierć. Ja tylko żałuję, proszę państwa, że nikt nie słuchał Sławomira Świeżyńskiego, jak była pandemia, która jeszcze tam trwa, ale to nie są sprzeczne informacje. Że jak była pandemia, może byśmy uniknęli tych wszystkich lockdownów, prawda, i tych wszystkich obostrzeń, bo wtedy wszyscy mówili, no tak, ale nie, jak nie wprowadzimy tego, no to ludzie będą schorować, niektórzy umrą. A Sławomir Świeżyński powiedział, dajcie spokój. Czy wy wiecie, ilu ludzi rocznie w Polsce zjadają kormorany? Natomiast, proszę państwa, prawda jest taka, że kult śmierci nie jest nie tylko... Właściwie to też jest opozycja, ale taka bardziej patostreamerska. Ciężko zakwalifikować te postaci, czyli Wojciecha Jabłonowskiego, Olszańskiego, ale on też chyba dał się uwieść kultowi śmierci. Tylko on nie opłakuje ryb, ale myśli, kogo zabić, proszę państwa. Inaczej się tego nie da powiedzieć. I, proszę państwa, takiego twardziela to ja nigdy nie widziałem w życiu, dlatego chciałem to państwu pokazać. Szczególnie ten drugi, jak on się nazywa, Osendowski, ten taki bardziej puchaty. Jak on tak spojrzał w kamerę, proszę państwa, tym wzrokiem, to mnie ciarki przeszły. O Jezu, zobaczmy. Ja mam taką osobistą listę ludzi, których chcę zabić. Jest ich dużo. Kolejność jest tylko trudna, nie? Właśnie, problem jest w kolejności. Ale na przykład ci ludzie, których już pomału rozpoznajemy,
którzy stworzyli taki portal z moją mordą, że niby to ja popieram Ukrainę, za wolność Ukrainy, jadą tam sobie po mnie jak po związanej k***e. Mają taką radochę. Ja nie mam radochy. Powiem wam, że mój wkurw myślałem, że ma ograniczoną pojemność. To dziwi mnie, że nie ma. I ten puchaty, jak spojrzał w tą kamerę. Wojtek chce was zabić. Ale proszę państwa, to jest historia, która mnie cieszyła. Akurat ona się działa, jak byłem na urlopie, dlatego o niej nie opowiadałem, ale ta historia o tym, jak Wojciecha, to jest straszne. Niektórzy mówią nas... Starają się całe życie, żeby ich nie uznać za ruską onucę. Niektórzy, drudzy robią z kolei wszystko, żeby nie być, żeby być ruską onucą i mówią to wprost i ich wrabiają w popieranie Ukrainy. Ale poproszę szybko, ciutko ten filmik numer 8, bo to, proszę państwa, było Mistrzostwo Świata. Jak Arnold Schwarzenegger dziękował Wojciechowi Olszańskiemu za pomoc Ukrainie. Zobaczmy. Arnold Schwarzenegger here. I'm sending this message to rodacy, kamraci from Poland. Thank you for supporting Ukraine. Especially on the thank Wojtek Olszański. You're doing outstanding job. Tak, proszę państwa, musimy kończyć, ale jutro też się widzimy. Jutro jest czwartek, tak mi się przynajmniej wydaje. Do zobaczenia!